witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj telewizja Polvision gości w wyjątkowym miejscu. Zostaliśmy zaproszeni na grand opening biznesu sklepu z sukniami ślubnymi mieszczącego się przy 5645 West Irving Park Road. Awesome Bridal Gallery to sklep, o którym mówię, którego właścicielką jest pani Marzena Malec, która również była naszym gościem w Świecie Oczami Bab. To nie tylko właścicielka, ale również projektantka mody. Jej linia to Dream Come True. I rzeczywiście, jeżeli poszukujecie panie wyjątkowej sukni ślubnej, która spełni wasze marzenia o tym, byście wyglądały przecudnie, uroczo w tym wyjątkowym dniu, to już dzisiaj zapraszam was tutaj do tego sklepu, a przed nami dzisiaj wiele atrakcji. Oczywiście uroczyste przecinanie wstęgi. Zaprosimy Państwa do środka, gdzie odbędzie się pokaz mody ślubnej. Na modelkach będziecie mogli obejrzeć, podziwiać ofertę pani Marzeny Malec. Również będziecie mogli podziwiać wyjątkową młodą artystkę, piosenkarkę, która dzisiaj zaśpiewa, Gabrielę Popławską. Będzie to piosenka z bajki o Kopciuszku. Także jest to jak najbardziej adekwatna piosenka na dzisiaj, bo każda z nas chce się czuć jak księżniczka w tym wyjątkowym dniu. Wydarzenie zaczęło się od przecięcia wstęgi przez właścicielkę Marzenę Malec, której towarzyszyli zebrani na zewnątrz goście. W środku przywitał gości Dawid Pierczyński, który pokrótce przybliżył nam historię powstania galerii. I'm your MC for the evening, David Pierczyński, and on behalf of Marzenka Malec and her husband Chris, I'd like to... Hasło "Potrzeba jest matką wynalazku" tłumaczy, jak Awesome Bridal Gallery powstało. Marzenka Malec zdała sobie sprawę, że amerykański rynek ślubny desperacko potrzebuje czegoś innego, czegoś wyjątkowego i niesamowitego, jak słowo awesome. Jej celem jest bycie wyjątkową i niesamowitą w każdym aspekcie świadczonych przez nią usług. W trakcie poszukiwań sukni ślubnej dla siebie odkryła ubogi poziom zadowolenia klientek w porównaniu do wydawanych na suknię ślubną pieniędzy. Nie zależy jej tylko na zapewnieniu najbardziej oszałamiających i nowoczesnych sukien ślubnych z Europy, bo to może zrobić każdy, ale o nawiązanie niezwykłej relacji z każdą klientką przekraczającą progi jej galerii. Chce służyć pomocą i radą, zapewniając najwyższy poziom usług. Galeria sukien ślubnych Marzenki Malec głęboko odzwierciedla jej zamiłowanie do piękna i elegancji. Tutaj natychmiast wyczujesz jej wspaniały gust i delikatny styl. Pierwsze panny młode, które odwiedziły jej sklep, już doświadczyły wyjątkowej atmosfery tego miejsca. W dalszej części swojej przemowy Dawid Pierczyński przybliżył historię sukien ślubnych, które początkowo były wybierane spośród odświętnych sukien ubieranych tylko w niedzielę. So before we begin our featured fashion show, I'd like to share some history about the bridal dress. To nie były wcale białe suknie, ale najlepsza sukienka, jaką posiadała ówczesna panna młoda. Czy wiedzieliście, że białą suknię wprowadziła królowa Wiktoria w 1840 roku podczas ślubu z księciem Albertem? Od tej pory panny młode ubierają białą suknię ślubną. Oczywiście suknie ślubne różnią się w zależności od kraju i kultury. Na przykład w Chinach, Indiach i innych kulturach wschodnich panny młode noszą kombinację czerwieni lub połączenie białego z czerwonym, ponieważ kolor czerwony symbolizuje pomyślność i powodzenie. Ponieważ Marzenka Malec jest również projektantką, a jej kolekcja nosząca nazwę Dream Come True zawiera obietnicę spełnienia marzeń każdej panny młodej. Ta zapierająca dech w piersiach linia oferuje najwyższej jakości materiały,
w tym piękny i elegancki jedwab, delikatną koronkę oraz intrygujące, misterne wzory, które są niepowtarzalne i wyjątkowe. Wszystkie suknie są ręcznie wykonane w Polsce i bardzo pracochłonne. Wykonanie jednej sukni ślubnej zabiera nawet do 4 miesięcy. Podczas pokazu mody, który zachwycił uczestników ceremonii, zaprezentowano 4 katedralne suknie z kolekcji Dream Come True, zainspirowane baśnią o Kopciuszku, specjalnie zaprojektowane na ten dzień przez Marzenę Malec. Pierwsza suknia o nazwie Tajemnicza, zrobiona z podwójnej francuskiej koronki z wbudowanym gorsetem. Druga, urocza suknia ślubna wykonana z francuskiej koronki w gorsecie z trójwymiarową aranżacją kwiatów o nazwie Charming. Trzecia suknia perłowa z francuskiej koronki i 1000 perełek ręcznie przyszytych do materiału. Ta suknia jest bardzo pracochłonna, jej wykonanie zabiera aż do 6 miesięcy. Czwarta suknia o nazwie Perłowa to suknia w stylu księżniczki, wykonana z najwyższej jakości dzianin i 15 warstw tiulu. Została zaprezentowana przez Gabrielę Popławską, chórzystkę od 3 klasy, śpiewającą w Voice of Chicago, niezwykle utalentowaną młodą damę, która przepięknie zaśpiewała piosenkę z Kopciuszka o wymownym tytule A Dream is a Wish Your Heart Makes. Marzenie to życzenie Twojego serca. Muzyczną oprawę zapewnił dwuosobowy zespół Magical Keys, Kasia i Karolina Szczech. It's because I have always a lot to say. Awesome Bridal Gallery to spełnienie marzeń i życzeń, które od dawna w swoim sercu nosiła Marzenka Malec. Opowiedziała o nich w swojej krótkiej przemowie, dziękując przyjaciołom za wsparcie w budowaniu i dążeniu do spełnienia marzeń o posiadaniu galerii. Robert był pomysłodawcą nazwy biznesu startującego od literki A jak Awesome. Corey i jego żona wymyślili slogan We Dress Your Dream. My ubieramy Twoje marzenia. W następnej kolejności podziękowała wszystkim osobom, zaczynając od swojego ukochanego taty, poprzez budowniczego Leszka, modelkom, makijażystkom i oczywiście
najdroższemu mężowi, Chrisowi Malcowi. Marzena Malec wielokrotnie podkreślała rolę męża, jego wsparcie i oddanie w realizowaniu marzenia o posiadaniu salonu sukien ślubnych. On sam wyraził zadowolenie i radość z możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciu żony. Zapewnił, że od momentu, kiedy spotkał ją pierwszy raz, wiedział, że to kobieta z wielką pasją. Czuję się fantastycznie, jestem bardzo zadowolona. Wszyscy nasi goście dopisali, była fantastyczna atmosfera. Pokaz mody udał się, suknie zaprezentowały się przepięknie. 4 suknie z kolekcji Dream Come True. Także było fantastycznie, jestem bardzo szczęśliwa. Marzenko, to pozostaje nam tylko przypomnieć, jak Panie mogą kontaktować się, jak Panie mogą organizować konsultacje i spotkanie z Tobą. Jest kilka różnych sposobów. Możemy to zrobić przez stronę internetową www.awesomebridalgallery.com. Możemy zrobić to przez Facebook Awesome Bridal Gallery, przez Instagram albo przez numer telefonu. Dzwonić bezpośrednio do salonu 312-919-8748. Załoga telewizji Pole Vision dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tym doniosłym dla właścicielki Marzeny Malec dniu, życząc samych sukcesów i rozwojowej przyszłości.